Przyjaciele, mówię do tych z was, którzy oglądacie nas dzisiaj. Jezus przyszedł do chorych i do tych, co się źle mają. Przed żadnym człowiekiem, który potrzebował pomocy, nie zamknął drzwi. Nigdy się nie wystraszył i nigdy się nie cofnął. Nie zatrzymała go nawet śmierć, aby cię uratować. Jeśli jesteś narodzony z Bożego Ducha, a właśnie się dowiedziałeś, że drzwi twojego kościoła zostały dla ciebie zamknięte, albo generalnie, albo dlatego, że jesteś chory, to chcę, żebyś wiedział, że to demoniczny duch antychrysta, bo Chrystus nigdy by tak nie zrobił. Uciekaj stamtąd. Jeszcze dzisiaj uciekaj stamtąd. To miejsce to śmierć. Uciekaj od śmierci. Jezus to życie i nie ma nic wspólnego ze śmiercią. A ty, religijny przywódco, który nazywałeś siebie przebudzeniowym, za to, co zrobiłeś, odbieram ci głos i zamykam ci usta do momentu, aż się nawrócisz. Nie masz prawa głosu przez moc imienia Jezus. Przyjaciele, wy, którzy nie poznaliście jeszcze Jezusa, chcę, abyście wiedzieli, że drzwi tego domu, drzwi tego kościoła będą zawsze otwarte. Zawsze będziemy do waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujecie pomocy, kontaktujcie się z nami. Kontaktujcie się, przyjeżdżajcie do nas. Mamy też mobilne patrole uzdrowieńcze, które przyjadą do ciebie, gdziekolwiek chcesz. Jezus żyje dzisiaj i czyni wyraźną różnicę. Amen. Amen. Amen.